Mapa zaraz przestanie istnieć, a to wszystko w ramach wielkiego wybuchu, który to rozpocznie się już 2 grudnia o godzinie 20, a my dostaliśmy parę nowych wskazówek co do tego, co nas będzie czekać w ramach tego eventu, a więc hej wszystkim z tej strony Jaju i dzisiaj opowiem wam o najnowszych przeciekach dotyczących eventu, ale zanim zaczniemy, to pamiętajcie jeszcze tylko o kodzie JAJUETY w Fortnite'owym sklepie, który to wpisała chociażby ta widoczna piątka, za co bardzo im dziękuję i z którym to już 25 listopada będziecie w stanie kupić nowe skiny z Niezwyciężonego, a teraz bez dalszego przedłużania zaczynajmy. Powoli cały event zaczyna się rozkręcać i będzie w nim naprawdę srogo. Warto więc zaopatrzyć się w sprzęt, który zniesie taką dawkę epickości. Takim z pewnością będą myszki SteelSeries, które teraz z racji Black Weeku możecie nabyć w naprawdę fajnych promocjach, a to wszystko klikając link w opisie. Event rozpocznie się standardowo z nowym trybem gry, a my będziemy mogli na niego dołączyć jakiś czas wcześniej i o dziwo nie zrespimy się obok rakiety, jak to było przy Wielkim Końcu, ale w zupełnie innej lokacji. Tylko spójrzcie! Miejsce, które może się spodziewać się, z którego będzie startował event, pewnie jest to gdzieś około rakiety przybysza. Może stara jakaś kryjówka przybysza, a może twierdza Lodowego Króla. No tak by to wszystko wskazywało, że to musi być jakieś epickie miejsce, ale tutaj was zaskoczę, bo wcale tak nie jest. Dokładnie w tym miejscu będzie zaczynał się event, to tutaj będziemy się respić, ewentualnie będziemy respić się gdzieś tutaj na dole, ale myślę, że na górze, bo tutaj mamy świetny widok na rakietę i pewnie tutaj będzie cała scenografia całego wydarzenia na żywo się odgrywała, także dość dziwne miejsce, takie niecodzienne bym powiedział, ale tak to się prezentuje. Jeszcze żebyście wiedzieli, to na mapie jest to dokładnie tutaj. A area, gdzie będą się respić gracze, no to można taki kwadrat zaznaczyć i właśnie w tym obszarze będą się respić gracze, co zresztą widzicie na widocznej mapie. Ponadto w grze zostały zaktualizowane pliki i wrzucone nowe, a do nich zalicza się to, co delikatnie zwiastuje to, co nas czeka. Między innymi zostały dodane pliki uszkodzonego punktu zerowego sezonu 10, rozdziału 1, pliki Królowej Kostek ze swoją piramidą z wydarzenia z sezonu 8, rozdziału 2, Katu z eventu z sezonu 9, rozdziału 1, wybuch wulkanu z eventu sezonu 8, a to wszystko jest zwieńczone ogniem z operacji Skyfire, także będzie srogo. Już sam zbiór tych wydarzeń zwiastuje, że czeka nas dość mocny pokaz i najpewniej w ramach Wielkiego Wybuchu, który to jest narodzinami wszystkiego, po części przejrzymy każdy z tych eventów. Ponadto Wielki Wybuch, no kto by się spodziewał, zrobić srogą demolkę, co jest widoczne na mapie tego eventu, która w jakim stopniu wyciekła, a którą teraz widzicie, a jak ciekawi was więcej, to zostańcie po filmie, bo tam puszczę całość. Niestety samo wydarzenie nie będzie tak kolorowe, jak każdy myślał. Z pewnością niektórych fabularnych freaków nie pocieszy fakt, że wraz z eventem dojdzie do tego, że w grze odczujemy koncert Eminema, więc niestety, ale nie będzie to w 100% fabularny event. Zamiast tego jego część będzie kolejnym już to koncertem w historii Fortnite. Trochę mnie to martwi, ale zobaczymy. Pamiętajcie proszę o kodzie JAJUETY w Fortnite'owym sklepie, a ja tymczasem życzę wam wszystkim miłego dnia, trzymajcie się i cześć!